Till, over here! Cześć! Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maro Kobragi, a to jest kolejny materiał z gry Resident Evil 3 Remake na poziomie trudności Hardcore i gra na 100% za wszystkimi znajdźkami i sekretami. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku, ja oczywiście materiał po poprzednim od razu nagrywam, zwiedzaliśmy sobie szpital w wykonaniu Jilly, tam sobie te wszystkie szafeczki otwieraliśmy poprzez wytrych. Teraz schodzimy do tajemniczego, słuchajcie, kompleksu, który był pod szpitalem. Wiemy, że tu Carlos się wybrał, żeby szukać szczepionki, szczepionek, bo prawdopodobnie jest tu schowana taka ilość, która by wystarczyła na uratowanie całego miasta. Tym samym jego kompan z tej specjalnej militarnej jednostki, wynajętej przez Umbrellę, szuka kontaktu z osobami, które by mogły powstrzymać nalot na Raccoon City. A my będziemy dalej sobie zwiedzać to jakże tajemnicze laboratorium. Znaczy na razie to nie laboratorium, ale wiem, że tam dojdziemy, bo troszkę sobie pograłem poza materiałami. Chyba tutaj raczej wszystko. Trochę sobie poza materiałami, jak już mówiłem wcześniej, grywałem, ale nie przeszedłem gry. Dowiedziałem się za to, że są dodatkowe zakończenia i sobie zapiszemy, słuchajcie, save'y, żeby później wam te wszystkie zakończenia pokazać, ale oczywiście seria będzie jeszcze kontynuowana, na jednym przejściu gierki się nie skończy, ja już to mówiłem, ale to dowiecie się już później, o co mi tak naprawdę chodzi. Dobra, tam zebraliśmy roślinkę, także ja sobie teraz jeszcze zapiszę grę, poproszę. I dobra, jedziemy w takim razie dalej. Tutaj mogę przejść? Nie, zamknięte. Czyli sobie jest tutaj tylko jedyna droga. Okej. Tutaj trochę się będzie działo, powiem wam. I patrzcie, kogo my tutaj mamy. Nikolaja. No właśnie, od razu nas gra przekierowała. Dobra, mamy materiał, od razu sobie to połączymy. Cyk. Połącz. Cyk. Nice. Tutaj trochę amunicji będziemy tracić przez jednego przeciwnika, który się tutaj pojawi. Ale to zaraz, wszystko po kolei. O wszystkim wam powiem w trakcie. A tutaj nie przejdę, muszę przeskoczyć, dlatego ta kamera, słuchajcie, tak nas nakierowała. Także jej hop! Jak mówię, te zamki też powstają chyba później, z tego co pamiętam. Tutaj mamy wajchę, na razie nie jest ona aktywna, ale do czasu. Dobra. No a teraz, oni teraz nie wstają, ale później się to zmieni. Ale ja wolę jednak trzymać strzelbę. Ciśniemy na górę. O właśnie. I must admit, I respect your tenacity. But I'm afraid our games end here. You think this is over? Dobra, wiecie co? I teraz proponowałbym zmienić rodzaj amunicji na zapalające pociski i coś sprawdzić, bo mianowicie pojawi się tu silny wróg, ale może na którego, znaczy wróg, który tak naprawdę jest gąbką na amunicję i może sposobem będzie na niego, słuchajcie, jakieś zapalające pociski czy coś. Zobaczymy, będę próbował go rozgryźć, ale zanim to nastąpi, odpalimy sobie Steam, bo jest pewna, jest pewny achievement. Ja oczywiście będę robił platynę z tej gry,
Jest pewien achievement, którego chyba nie udało mi się odblokować. Shanty. Okej. Okay. Panowie będą grać w Residenta, super. Które nie udało mi się odblokować, a one są właśnie z tego podziemnego magazynu. Elektryczne tempo. Zbierz wszystkie bezpieczniki w magazynie w ciągu 5 minut. Dobra. Postaram się to zrobić. W ciągu 5 minut. Okej. Udaj się o poszukiwanie bezpieczników. Dobra, to postaram się to ogarnąć. Ale łatwe to nie będzie. Dobra. Aha, czyli ogień jest chyba dobre na nie. Okej, okay, to właśnie o tym przeciwniku wam mówiłem, że jest jak gąbka na pociski. Dobra, czyli w 5 minut muszę się ogarnąć. Nie wiem, czy to się uda, ale na następnych seriach może mi się to uda wykonać. Dobra. Wyposaż. Okej, kolejna amunicja do strzelby, super. Dobra, pierwszy bezpiecznik już mamy. Dobra, gdzie mam teraz iść? Dobra, teraz drabina. Pięknie. Leżą. Na szybko zobaczymy, czy coś tutaj jest. Raczej nie. Dobra, tutaj przejścia nie ma. Super. Tam coś znajdę. Tak, mamy zombiaka. Dobra, wypuszcza strzelbę. Dobra, roślinka od razu połączymy. Nie to. Połącz, cyk. Dobra, gdzieś jest tutaj figurka, mamy. Dobra, wyposaż. Okej, okay. Wyposaż. Ale zanim tam pójdziemy, ogarniemy tutaj temat. I teraz tak. Wyposaż. Dobra. Okej. Okay. Notatka. Przejdę sobie to później. Dobra, tutaj będzie chyba checkpoint, co? Dokładnie, to jest skrót. Zapiszę na szybko. Na innym sejfie. Szybciej, Boże, nie mam czasu. Dobra. Czy tutaj coś było? Gdzieś są pociski do strzelby. Dobra, i o nie tutaj chodziło, nie? Dokładnie. Wątpię, czy uda mi się to w 5 minut ogarnąć, ale się postaram. A jak nie, to przy innym podejściu, które też zobaczycie na moim materiale, będziemy kombinować. Na razie winda tutaj. Cyk. Ja sobie oczywiście wyekwipuję inne pociski do granatnika. Nice. Wypocha strzelbę teraz.
Dobra. Teraz przechodzimy tam. Dobra, teraz na dół. Nie wiem, czy to w 5 minut dogarnę. Dobra, tutaj coś jest. Tak, wydajny proch strzelniczy. Od razu łączymy, żeby... Okej, okay, a nie, zwykły proch strzelniczy to był. Tutaj będzie zabawa. Dlatego tutaj wyekwipowałem granatniki. Znaczy amunicję wybuchową. Dobra. Dobra, ładnie. Okej. Przeładuj. Teraz tak. Przeładuj amunicję wybuchową. Teraz. No ładnie. Połącz. Dodaj, czy coś tutaj jeszcze jest? Nie. Okej. W takim razie to jest kolejny bezpiecznik. Nie mam gdzie włożyć. God damn it. Dobra. Wyrzuć. Dobra. Tam coś będzie? Na szybko zobaczmy. Albo na mapie. Tak, tutaj coś jest. Chyba. Roślinka. Nie jestem w stanie tego wziąć. Dobra, jebać to. Najwyżej może później tutaj wrócę. Chodzi o to, żeby te wszystkie bezpieczniki ogarnąć w 5 minut, ale chyba już czas mój minął. Mi się wydaje. Panowie i panie. Tutaj żadnego generatora nie ma. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale okej. Dobra, przejdziemy sobie teraz dołem. A nie, dołem nie przejdę. Kurczaki. Tutaj mam przejść? Nie, no bez sensu. Chyba, że tamtymi drzwiami. Tutaj, teraz tutaj. Okej, bo tu nie przejdę. Tu przejdę, dobra. Okej. Dobra. Nice. Niepotrzebnie. Zmarnowałem amunicję zapalającą. Nie spodziewałem się go tutaj. Kurczaki, gdzie ma, za co mam to teraz wziąć? Dobra, weź to wyrzuć. Dobra. Okej. Bezpieczniki mam. Teraz czeka mi niespodzianka, słuchajcie, tam na wejściu. Tak naprawdę. Jak będziemy tu przechodzić, będziemy grę zapisywać, najlepiej na tym, albo nie. Szybciej, kurczaki! Dobra, i tam gdzieś na dole będzie akcja. Bo już wszyscy tu powstaną, nie? Dobra. Tak, w moim razie wyposaż. Dobra.
Teraz Magnum. Kur, zapiał, nie! Szlak, wszystko szlak trafił. Weź, użyj. No nie, po prostu nie! Jezus. Po prostu bosko. Żryć to! Dobra. Użyj. 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 I osiągnięcia nie udało się odblokować. Bo nie... wyszło więcej niż 5 minut. Na dodatek ja dużo straciłem. Dobra, słuchajcie, w takim razie dla tego osiągnięcia, jak mówię, bo chciałbym grę na platynę ogarnąć, robimy taki myk. Załaduj grę. I tu tak 3 save'y. 48. Będą wybrać, załadować. Tak, zobaczmy ten 48. Nie używaj maszyny do pisania, gdy w pobliżu są wrogowie. Dobra, jak to wygląda? Udaj się o podziemność ośrodka. Dobra, słuchajcie, widzimy się po cięciu, w takim razie, jak ogarnę bezpieczniki w 5 minut, żeby odblokować, słuchajcie, to osiągnięcie, które wam tutaj pokazuję. Zbierz wszystkie bezpieczniki w magazynie w ciągu 5 minut. Elektryczne tempo. Widzimy się po cięciu. Dobra, moi drodzy, udało się odblokować to osiągnięcie, ale w opłakanym stylu, niestety, bo więcej straciłem niż to było warte, ale przynajmniej udało mi się trochę, znaczy wiecie, przyspieszyć tempa, trochę sobie tych rzeczy pozbierać tutaj, tylko teraz myślę, jak to ogarnąć, żeby wrócić. Nie wiem, czy to jest sens, jak mówię, pokażę wam teraz, że... Elektryczne tempo. Włamywacz. Otwórz wszystkie sejfy, szafki, szafy pancerzy możliwe do otwarcia zamki. Teraz by się to odblokowało? Serio? Myślałem, że elektryczne tempo odblokowaliśmy. Czyli się nie udało. O Jezus, wiesz, wszystkie bezpieczniki. Czyli się nadal muszę kombinować, słuchajcie. A myślałem, że będzie tak pięknie. Dobra, no nic, znowu wczytuję. Słuchajcie grę. Jadę dalej z koksem. Aj, kurczę. Jak na złość. Dobra, widzimy się po cięciu. Dalej będę męczył i próbował odblokować to osiągnięcie z zebrania wszystkich bezpieczników w ciągu 5 minut. Nie, powiem wam szczerze, że to jest jakieś oszustwo. Specjalnie włączam sobie licznik normalnie, żeby wam tutaj pokazać. I jest 4:39 czas. O co chodzi, kurwa, z tymi bezpiecznikami? To ja nie wiem. Powiem szczerze, że w ogóle nie mogę. Chyba, że teraz mi się odblokuje, słuchajcie, ta. Teraz jest 5 minut. To chyba po tej cutscence. Już sam nie wiem. They'll call off the strike if, and this is one big ass if. We can deliver the vaccine to them before they launch. How long do we have? Hours, maybe. Then let's not waste one more second. This way. No nie odblokowało się, no nie odblokowało się definitywnie. Ja pierdolę. Ja wam to chyba pokażę nawet. Wczytam, załaduj grę.
Odpalę, słuchajcie, wam licznik. Zeruję. Wyzeruję sobie, słuchajcie, licznik na telefonie i odpalę go, słuchajcie, na waszych oczach. Ja nie wiem, czy to jest na pewno do cutscenki miałem mniej niż 5 minut. Nie wiem, czemu kurwa nie zaliczyło mi. To 5 minut jest napisane. Czekajcie, czy jakiś mniejszy czas. Elektryczne tempo. Zbierz wszystkie bezpieczniki w magazynie w ciągu 5 minut. No to musimy chyba iść do cutscenki chyba. No bo ja nie wiem już sam naprawdę, o co tu chodzi. Ale dobra, zaraz już to robimy na nagraniu. Definitywnie. Już mnie tak denerwuje ten achievement. Dobra, od razu wyekwipuj sobie granatnik. Zapalające. Dobra. I na nagraniu, słuchajcie. Albo nawet nie. Słuchajcie, zróbmy taki cały ciąg, cały materiał. Od tego momentu pewnie liczy się ten czas. Słuchajcie. Czyli cyk. Włączam licznik. Dobra, i jedziemy. W całości wam to wszystko pokażę. Najpierw naciskamy to, ta dziwka mi tutaj spadnie. Oddalam się. Atakuję, tak. Dwa strzały. Pięknie, przeładuj. Nie wierzę, że jeszcze wstanie. Nie wstanie, dobra. Zapalające zmieniamy na zwykły granatnik. Pięknie. Mamy czerwoną roślinkę, super. Jeszcze jakąś amunicję, bierz strzelbę. Dobra, mamy już bezpiecznik. Pierwszy. Dobra, jest 49 minut. Znaczy 49 sekund, przepraszam. Będą pieski. Bang. Pięknie. Przeładuj, idziemy tutaj na lewo. Kolejny wybuch, super. Minuta. Bierzemy headshot, dziwkę. Dobra, przechodzimy. Kolejna roślinka, nie wiem po jaką cholerę, ale dobra. Teraz idziemy do tej wajchy. Przeładujemy strzelbę, super. Ale tutaj strzelba mi się nie przyda, tylko przyda mi się granatnik. Pociski wybuchowe są, dobra. Okej, tam jest skrzynka, zapamiętajmy gdzie ona jest. Bo jest dosyć ważna. Dobra, naciskaj do góry. Dobra, minuta 45. Dobra, w takim razie ciśniemy tutaj. A, jej, zapomniałem, wajcha. Okej. Teraz tu i do tych... do tej... Jezu, jak to się nazywa? No wiadomo o co chodzi. Chwilowo mam normalnie problemy z wymową, dlatego że śpieszy mi się z czasem. Dobra. Drabinę, o drabinkę mi chodziło. Jezu, specjalny jeszcze muli ten... to menu. Dobra. Na górę. Pięknie. Teraz przechodzimy tu. Mam 3 strzały z granatnika. Okej, teraz idę tutaj. Dobra. Pięknie. Leżeć, pizdo. Dobra. Przeładuj. Ładnie. Nie na górę! Dobra. I teraz tak. Granatnik. Kurwa mać! Wyrzuć, tak. No ja pierdolę! Out! Dziwko. Teraz mi się akurat... Mamy kolejny, dobra. Teraz na górę. Dobra, i tak mam ponad minutę.
Najbliższe teraz tu. O Jezus! Patrz. Nie! No kurwa mać! Pierdalaj! No nie wierzę, po prostu. Dobra, i tak miałem czas dobry. Patrzcie. Pokazuję wam. 4-8 minuty. No ja pierdolę! Dziwka, no strzeliłem jeszcze chyba z dwa razy do niej. Chyba do z Magnum chyba będę musiał do niej pruć. Ja pierdykam, no jeszcze. Już mnie wkurwita taka bierze. Bo dam głowę, że idę normalnie, jak już wciskam te bezpieczniki, to mam dosłownie. Mam dosłownie, słuchajcie, to 4 minuty, nie? No to jeszcze mieszczę się w czasie. Dobra, już wam nie będę teraz pokazywał całej drogi. Widzicie, jak to wygląda. Pokażę wam od razu, jak zbierę te bezpieczniki, jak będę miał czas. I tyle. No bo tutaj na razie nie mam misji zbierz bezpieczniki. Nie jest zaktualizowana, także teraz bierzemy ten pociski zapalające, a zapraszam po cięciu w tym miejscu, gdzie zginąłem. Ja sobie oczywiście robię tak, że tutaj wchodzę, odpalam sobie licznik. Od razu jak naciskam myszką, nie? Cyk. Pokazuję wam. I jadę z koksem.
here goes. Moi drodzy, nie wiem, na czym to polega. Patrzcie, odpaliłem wam cały licznik i mam mniej niż 5 minut. O co kurwa chodzi z tym wyzwaniem, że naprawdę nie mam zielonego kurwa pojęcia. Zielonego nie mam. No teraz minęło 5 minut. No kurwa. Nie wiem, czy to jakieś elementy mam to po prostu pociągnąć, czy jak, już naprawdę sam nie wiem. Pokażę wam jeszcze tą kolejną kadrzenkę. Nie wiem, jeżeli mi się to osiągnięcie nie odblokuje, to będę dalej kontynuował. Ale mnie strasznie irytuje, strasznie. Nemezis znowu. Okay. No ładnie, ładnie. Ale osiągnięcie mi się i tak nie odblokuje. Nawet nie ma opcji. Nie wiem czemu, ale coś się zesrało z tym osiągnięciem. No i dupa. I nadal kurwa zasrany 5-minutowe zbieranie bezpieczników w gówno. Dupa. W chuj. Zbierz wszystkie bezpieczniki w magazynie w ciągu 5 minut. No kurwa, przecież zebrałem w ciągu 5 minut. Ja nie wiem, jaki to jest zasrany licznik, że on w ogóle tego nie łapie. Jezus. Idziemy dalej. No nie popuszczę tych bezpieczników, naprawdę, seriowa. Seriowa. Nie popuszczę im. Dobra, słuchajcie, na spokojnie sobie przeszedłem całą tą miejscówkę, cały ten ala magazyn. Oczywiście nie robiłem tego speedrunu na to osiągnięcie, bo co go robię, to nie wychodzi. Także tutaj od razu sobie przeeksplorowałem. Zwróćcie uwagę, że wszystko jest tutaj zdobyte. Prawie, no bo tutaj widzicie, mamy ulepszenie do Destel Angela, że tak to powiem. Od razu sobie zamontujemy. Połącz. Cyk. Mam dodatkową lufę. Super. Czyli będziemy większe zadawać obrażenia. I teraz tak, ja sobie grę zapisałem. Jeszcze tutaj sobie na spokojnie poczytam. Rejestr niedokończonych aktywności. Infiltracja RC, minimalne zakłócenia, rozpoczęcie misji, 19:30. Policjanci RPD starali się z 20 osobnikami. Policjanci przetrwali 20 minut. 12. Test na uniwersytecie. Grupę przekierowano z psami na kompus. 64% zakażonych konwersja. 2 godziny nikt nie przeżył. 23. Spotkanie z Plutonem MV, czyli ten Pluton z Umbrelli, którego spotkaliśmy. Pierwsza próba, do którego należy Carlos. Pierwsza próba o świcie. 4:30. Grupa jest skierowana do stanowiska dowodzenia. Wynik: nocne starcie na małym obszarze z dużą grupą przeciwników. Film w załączniku. 8. Koniec starcia. 7 ocalałych. 18. Użyto nieznaną broń biologiczną w punkcie D18. Nemezis. Śledzenie zgodnie z rozkazami. Czyli go śledzili tak jak w filmie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę.
z Milą Leopowicz. I tam jest taki motyw, że Nemezisa śledzi cały czas Umbrella. I tu jest tak opisane, że tak i jest w grze. Śledzenie zgodnie z rozkazami. Prawdopodobnie poluje. Czyli chodzi o Nemezisa. 18-20. Zauważono dwóch członków STARS, mężczyzna zarożony i kobieta. Broń biologiczna podąża za kobietą. Czyli to jest nasza bohaterka. Północ. Kobieta Jill Valentine nawiązała kontakt z Plutonem NV. Wygląd i zachowanie broni biologicznej zgodnie z projektem N. Nemezis. Trwa dochodzenie. Czwarte. Broń biologiczna korzysta z broni konwencjonalnej. Zauważono skupienie na eliminacji Jill Valentine i znajomości topologii miasta. Dowód na uczenie się. Siódma. Metamorfoza broni biologicznej spowodowana starciem z Jill Valentine. Film w załączniku. Jill Valentine jest zainfekowana. To była ta starcie drugie, co my dzisiaj. Brak relacji. Próbki zabrane zgodnie z rozkazami. Północ 30 minut po północ, ponad 17 godzin od zarażenia Jill Valentine wirusem. Przemiana przebiegła powoli. Sugestia możliwa odporność. Czwarta. Uzyskana szczepionka zaimplikowana Jill Valentine przez Carlosa, członka Plutonu NV. Oczekiwane odzyskanie zdolności bojowej. Jill Valentine po około 20 godzinach od zarażenia. Pewność broń biologiczna to projekt N. Kontakt z Jill Valentine spowodował modyfikację i ewolucję. Potrzebne kolejne starcie do uzyskania dokładniejszych danych. Czyli oni tak naprawdę testują Nemezisa. Dobra, tu już wszystko zebrałem. Tak, czyli widzicie, macie dowód, że wszystko jest tutaj na tym terenie zebrane, łącznie ze znajdźkami. Tutaj też wam to przewinę. Dobra, tam sobie zapiszemy i teoretycznie tam będziemy kończyć materiał, a w praktyce ja jeszcze spróbuję przejść ten magazyn z bezpiecznikami w mniej niż 5 minut, ale nie wiem, coś jest kurczę na rzeczy, jeszcze będę sobie próbował, słuchajcie, obczaić na internetach, o co tak naprawdę w tym... O co tak naprawdę z tym wyzwaniem chodzi? To są naukowcy akurat. Ten tak samo. Dobra, tutaj mamy bezpieczną miejscówkę i ja sobie tutaj zapiszę oczywiście. Bo aby... A jakże inaczej? Dobra, mamy proch strzelniczy, to będzie akurat do strzelby. Kolejny dokument, to sobie zaraz te dokumenty przeczytamy. Dobra, połącz, cyk, okej, okay. Dobra, przeczytajmy, co tutaj jest napisane. Regulamin pracy, Nest 2, do pracownika Nest 2, Gniazdo 2 jako placówka zajmująca się wirusem T ma nieznaczne inne priorytety niż główny ośrodek gniazdu Umbrelli. Zajmujemy się praktycznie zastosowaniami, które pojawiły się w miarę opracowanych nowych broni biologicznej. Skupiamy się na przykład w szczepionkach przeciwko wirusowi T oraz nowych typach broni pozwalających neutralizować broń biologiczną. Niektóre nasze prace były niebezpieczne, więc wszyscy bezwzględnie muszą stosować się do regulaminu. Jakiekolwiek wprowadzenie nieupoważnionych osób lub pozyskiwanie danych bądź informacji wewnętrznych będzie wiązane się z surowymi sankcjami dyscyplinarnymi, czyli śmierć tak naprawdę. To zaszczyt, pracować w szeregach najlepiej organizacji badawczej w kraju, więc nie zapominajcie o tym i podczas prac nad nowoczesnymi technologiami pamiętajcie o regulaminie pracy. Okej. Okay. Mapa Nest 2. Dobra, super. Mamy mapa Nest 2, ale jak mówię, zapiszę sobie na tym najnowszym save'ie. Wczytam sobie save 48. Próbuję jeszcze raz z zegarkiem w ręku ćwiczyć. Może w końcu odblokuję sobie to wyzwanie, ale wątpię. Ale naprawdę wątpię. Dobra, załaduj. 48. Zobaczmy, czy to ten save. Jeżeli parę prób, 3 próby zrobię. Jeżeli to nie będzie ten nadal nie będę w stanie odblokować tego osiągnięcia, to po prostu widzimy się po cięciu, kończymy materiał, bo już tak naprawdę w tym miejscu zakończymy.
skończę odcinek, pokażę wam może jeszcze moje osiągnięcia i na internetach sobie zobaczę, o co chodzi z tym osiągnięciem. Następnym razem może uda mi się to odblokować. Dobra, widzimy się po cięciu. A ja będę próbował cały czas to osiągnąć, to wyzwanie. Dobra, moi drodzy, praktycznie rekord mój. 4, słuchajcie, minuty i 10 sekund. Tyle mi się udało, słuchajcie, ogarnąć to wyzwanie. Znaczy teoretycznie ogarnąłem z licznikiem w ręku, ale tak naprawdę gra mi tego nie zalicza. W ogóle mi tego nie zalicza. Nie wiem, o co chodzi z tym wyzwaniem. Czy ja muszę tam dalej dojść i spać poniżej 5 minut? Nie wiem, ale jeżeli tak Jill będzie chodzić, się wydaje, że wcześniej musieliśmy odblokować to osiągnięcie, jak już zbieramy te bezpieczniki, ale... Dobra, pomiń. No widzicie, i tutaj powinno mi się odblokować to osiągnięcie, a w ogóle mi się nie odblokowuje. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, już mam dosyć, słuchajcie, dosyć mam. Patrzcie, i tutaj w tym miejscu... Także słabo, słabo. Może wam jeszcze pokażę to podejście teraz, to które się zmieściłem w 5 minutach, ale no nie wiem, o co chodzi. Może chodzi o inne bezpieczniki tutaj, ale no nie ma innego magazynu i nie ma innych bezpieczników. Maroko brak jeger na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, także innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!